1 lutego w zespole szkół nr 6 imienia króla Jana III Sobieskiego w godzinach od 9 do 16 na sali gimnastycznej trwała akcja krwiodawstwa. Chętnymi do oddania krwi okazali się nie tylko uczniowie szkoły, ale również jej absolwenci, którzy licznie przybywali po to, by pomóc drugiemu człowiekowi. Sobieszczaków nie wystraszyły ani igły, ani widok dużej ilości krwi. Uczniowie wykazali się dojrzałością oraz zaangażowaniem w szlachetnej akcji. Nazywam się Oskar Wita, po raz pierwszy oddaję tutaj krew. Myślę, że to jest bardzo dobra działalność charytatywna, ponieważ możemy pomagać innym ludziom, tak naprawdę dając sami z siebie bardzo niewiele, bo to tylko pół litra krwi, a możemy uratować komuś życie. Dziękuję. Już od ponad 10 lat u nas w szkole odbywa się kilka razy w ciągu roku, czasami dwa, czasami trzy razy akcja HDK. Bardzo szczytny cel, dlatego że pomagamy my oraz oczywiście nasi uczniowie, absolwenci, pracownicy, rodzice, myślę także osobom, które potrzebują krwi. Bardzo się cieszę, że mamy taką grupę młodych nauczycieli u nas w szkole, którzy się tym zajęli. Tutaj chciałem bardzo podziękować pani Agnieszce Klepek-Drost, panu Jarkowi Grycpanowi, panu Piotrowi Krosnemu, czyli tym osobom, które bardzo dobrze pracują nad tym, aby te akcje były promowane i aby ta krew była oddawana dla potrzeb osób, które są albo chore, albo po wypadkach. Także bardzo dziękuję. Nazywam się Andrzej Kinasiewicz, jestem przewodniczącym Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju i od kilkunastu lat propaguję w naszym środowisku szeroko rozumianym jastrzębskim ideę honorowego krwiodawstwa. Szeroko rozumianym to znaczy, że głównie w szkolnictwie, bo jestem ze szkolnictwem związany zawodowo, ale także i w służbach mundurowych, w straży miejskiej, straży pożarnej, w policji, w służbie więziennej, ale także w innych zakładach, wodociągach jastrzębskich. I powiem Państwu, że zachęcam tych wszystkich, którzy będą oglądać ten program, żeby przyłączyli się do nas, do tej grupy honorowych krwiodawców. Krwi w naszym kraju brakuje zawsze, a zadania są takie, żebyśmy do 2020 roku byli samowystarczalni jako Polska w zapewnieniu potrzebnej krwi dla wszystkich naszych rodaków. Oddajemy krew honorowo. W szkole, w której tutaj jesteśmy, to jest zespół szkół nr 6 króla Jana III Sobieskiego, placówka liczna, znana z wielu osiągnięć, także i z tego, że jest jedną z pierwszych, która przoduje w oddawaniu honorowym krwi. To jest druga w tym roku szkolnym, ale nie ostatnia, bo jeszcze będzie w kwietniu akcja honorowego krwiodawstwa i bierze tutaj udział od 100 do 100 kilkudziesięciu uczniów, co może przynieść w efekcie kilkadziesiąt litrów krwi, bardzo cennej, potrzebnej. Jest to lek, którego nie zastąpimy żadnym sztucznym substytutem. Także dzięki za to, że młodzież tutaj przychodzi, a Was wszystkich Państwa zachęcam do tego, żebyście przełamali pewne lęki, strachy i przyszli tutaj do nas na akcję krwiodawstwa. Dziękuję bardzo.